Chciałem zadać takie pytanie. Jak wyglądały działania wojenne na terenie Prus Wschodnich przed wkroczeniem Armii Czerwonej do roku 1945? Generalnie do czasu wejścia tutaj Armii tej Czerwonej na ten teren Prus Wschodnich, czyli do października 1944 roku, nie było żadnych działań. Jeżeli takie działania były, to były tylko dwa takie potężne bombardowania Königsberga, czyli Królewca, czyli dzisiejszego Kaliningradu. Ale żadnych działań wojennych nie było, dopóki tutaj się Armia Czerwona nie pojawiła w październiku 1944 roku. Jak tu weszło mocnym akcentem, chodzi o taki mord, który dokonali czerwonoarmiści w miejscowości Nemetsdorf, to się dzisiaj nazywa Majakowskoje, niedaleko Usiewa. Rosjanie po wejściu do wsi wycięli w pień całą ludność tej wsi. To jest taka pierwsza akcja Armii Czerwonej, jednocześnie zbrodnia dokonana na ludności cywilnej. Jakby podobać może reakcję nazistowskiej propagandy na zbliżający się wrąd do przedwojennych granic Niemiec? 1 stycznia Führer w noworocznym przemieniu mówił, że naród niemiecki powstanie z ognia doświadczeń jeszcze bardziej widoczny i silniejszy niż kiedykolwiek. To była ta słynna propaganda goebbelsowska, Lenini krzyknął, czy chcecie wojny totalnej, i Niemcy odpowiedzieli, tak. I cały czas mamili tą ludność niemiecką Luftwaffe, czyli że to będzie broń cudowna. Jednocześnie władze nazistowskie NSDAP podnosiły fakt z I wojny światowej, gdzie wojska carskie doszły tylko do Tannenbergu, do Ornety, tam gdzieś te okolice Szczytna, i zostały odrzucone, poniosły straszliwą klęskę tam w okolicach Holsztynka. Do tej bitwy 1914 roku się władze nazistowskie odwoływały i mówiły, że tak samo się to zakończy tutaj wejście Armii Czerwonej. Jednocześnie powołano już takie pospolite ruszenie, czyli ten Volksbund, oni też się liczyli z tym, że może być inaczej. Chciałem zapytać o przygotowania Niemców do obrony swojego terytorium. Wiem, że wiele miast zyskało status twierdz, między innymi właśnie Elbląg. Chciałem zapytać, dlaczego również Elbląg rozkazem Himmlera został ogłoszony twierdzą? Miało to miejsce po pierwszym rajdzie czołgów Jaczenki 23 stycznia. To troszkę jest inaczej. W Prusach Wschodnich oczywiście były przygotowania, teraz Hitlera, Wolfschanze, bunkry i tak dalej, ale tu w naszej okolicy był tak zwany Wisbarski Trójkąt Umocniony, czyli okolice Wisbarka Warmińskiego w stronę Pasłęki, bliżej do Bardyny, Pieniężno, tu był tak zwany ten Trójkąt Wisbarski i tutaj właśnie chciano się bronić. Jednocześnie miasta niektóre podniesiono do rangi twierdz, ale Elbląg rozkazem Himmlera podniesiono do tak zwanego punktu umocnionego, Festerstelle, czyli punkt umocniony, tak jak Grudziądz, jak parę innych miejscowości. I głównym zadaniem Elbląga jako tej Festerstelle, czyli tego Brückenkopf, przyczółka, miało być to, że Elbląg miał bronić się do ostatniego żołnierza, żeby umożliwić ludności cywilnej z Prus Wschodnich ucieczkę przez zamarznięty, Zalew Wiślany, teren Gdańska, Mierzei Wiślanej, Półwyspu Kalskiego i dalej do Niemiec. W tym czasie wszystkie drogi ucieczki były odcięte, ale Czerwona Armia tutaj koło Elbląga na zachód, czołgi przecięły tą drogę lądową, a jednocześnie Królewiec był podcięty, oblężony, Piława, czyli Pilau, Bałtyk, też ciężkie walki. Jedynie ten obszar tutaj zamarzniętego Zalewu Wiślanego był ostatnią możliwością do ucieczki. Podobny los później spotkał Kołobrzeg. To się przedstawia dzisiaj zupełnie inaczej, że tam nawet w filmie Cztery Pancerni jest taki epizod, pokazują, że jak tam się biją Niemcy w porcie, uciekają na te łódki, spychają jedni drugich. To jest totalna bzdura, nieprawda. Kołobrzeg był też ogłoszony tą twierdzą, czy tym punktem umocnionym, i jego obrona miała na celu umożliwienie ekspedycji z Kołobrzega. Chciałem pytać o ewakuację ludności cywilnej z tych terenów, bo w wielu miejscach lokalne władze trzymywały jakby polecenie ewakuacji. Często ludność organizowano spontaniczne ucieczki. Na ten temat piszę też m.in. w swojej książce Namen, Die Kleiner Mernen, czyli nazwy, których już nikt nie wymienia. Hrabina Marion Denfow z Kwitań, która mówiła o tym, że już wiele mieszkańców tajnie się przygotowywało do ucieczki. Jakieś tam wozy robili, takie jak w tych filmach kowbojskich, z tymi landekami na takich poręczach przewozu ludzi. Co było zabronione, i nawet pewnego razu tam jakiś szef kalny NSDAP z Kwitań czy z okolicy zwrócił jej uwagę, że jeżeli nadal będzie tam przeżyła jakieś defetystyczne oslawy, to zostanie zamknięta, czy tam nawet może się spodziewać dla niej groźnie. Czyli oni widzieli, ostatni właściciel słowi, książę Aleksander Cudona, wcześniej zrobił już taki rekonesans konny na trasie ucieczki, którą planował ze swoimi tam podwładnymi mieszkańcami wsi tam okolicznych Słowic, Łukszt. Przejechał konno tą trasę i już na trasie przez Pomorze Zachodnie poustalał punkty, gdzie ten pochód tych uciekinierów będzie się zatrzymywał. Także oni się gotowywali, ale jak to naród niemiecki przywykły do dyscypliny, Ordnungu, czekali na ten rozkaz ucieczki, pakowania się, Packenbefehl, a ten rozkaz nie nadchodził, bo Gauleiterem Prus Wschodnich był Erich Koch i on z nim zlekał i mówił, że Prusy nie zostaną nigdy oddane i tak dalej. Dopiero, kiedy chodzi o mieszkańców Rychlik, rozkaz zgody na ewakuację, można powiedzieć, przez władze lokalne, powiatowe, NSDAP, przyszedł później wieczorem 20 stycznia 1945 roku, czyli to była sobota, że tak to wyglądało. Było wielką zbrodnią, że ten rozkaz do ucieczki tych ludności cywilnych został tak późno
wydany, ponieważ później zapanował chaos, razem z wojskiem uciekali i tak dalej. Dużo osób zginęło, zamarzło. Się działy olbrzymie dantejskie sceny na tych... Wiem, że część z tych uciekinierów trafiła do obozów internowania w Danii. Kierunki ucieczki były różne. Pierwszy etap to był Mierzeja Wiślana, później Gdańsk, Półwysep Helski, stamtąd Schleswig-Holstein, wyspa Rugia, Morze Przednie. Jeszcze do Danii, tam takim głównym punktem Danii ucieczki tej ludności cywilnej to był jednocześnie obóz, później Rantanna, to była miejscowość Eksbyl. W Danii, tam gdzie do dzisiaj jest, znajduje się duży cmentarz właśnie tych Niemców, którzy tam dotarli, ale niestety po tych przeżyciach ucieczki wielu z nich zmarło tam z chorób czy z głodu i tak dalej. Dania też była takim punktem właśnie docelowo uciekinierów. Nikt nie określał im, gdzie Niemczech będą przyjęci. To odbywało się chaotycznie i gdzie dotarli, to dotarli. Konwój ze Słobit księcia Aleksandra Cudony pod koniec chyba maja wylądował pod Bremą, aż tam się rozwiązał. Które rejony największych miast proschodnich, właśnie Elbląga i Królewca, znowu pan za najbardziej zniszczone? W jakim stopniu zniszczenia uległa historyczna zabudowa tych miast? Rusy wschodnie zostały bardzo mocno zniszczone. Najbardziej z byłych obszarów niemieckich, które są dzisiaj w granicach Polski, bo trzeba wiedzieć, że w granicach dzisiejszej Polski jest 1/3 ziem Polski, to są dawne ziemie niemieckie i właśnie Prusy Wschodnie były najbardziej zniszczone, poszkodowane i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Pytanie dlaczego? Dlatego, że była pierwsza, jak można powiedzieć brutalnie, ziemia niemiecka na drodze marszu Armii Czerwonej w kierunku Berlina. Tutaj Armia Czerwona wyładowywała swoją zemstę. Robiono dosłownie zemstę. Zemstę robiono w czasie wojny, rozszerzając ludność cywilną, gwałcąc kobiety. Robiono to również po wojnie, gdzie jak na przykładzie Pasłęka, czy tam Pięzina, czy Sztumu, w razie jakieś tam pijatyk, imprez, podpalano centra miast, żeby ci Niemcy mieli jak najwięcej strat i tak dalej. Przykładano żadnej wagi do tego, że wcześniej w konferencji w Jałcie, w lutym 1945 roku, te obszary przyrzeczono Polsce. Także tutaj czerwonoarmiści ładowywali swoją zemstę, a jednocześnie tutaj zemsty byli motywowani. Motywowani byli m.in. przez takie postacie jak rosyjski Żyd Ilja Ehrenburg, niestety też Michał Szołochow, znany z powieści Sidonek. Komisarze polityczni też organizowali codziennie po ćwiczeniach zbrojnych takie pokazy filmowe, które pokazywali, nie wiem, gwałcone kobiety i dzieci z Leningradu, Charkowa. Propaganda sowiecka działała świetnie. Przemieszczali wiele razy w Goebbelsa. Widzimy to nawet, że się nic nie zmieniło dzisiaj na przykładzie Ukrainy, samolotu i tak dalej. To jest propaganda wyrafinowana, która zawsze... Przykład tej propagandy w naszej okolicy. Z powodu kręcenia filmu dla celu propagandy sowieckiej w Moskwie podpalono port w Tormicku, podpalono tam takie schronisko młodzieżowe i podpalono część miasta. Ale najbardziej takim dobitnym przypadkiem tej bezmyślności propagandy sowieckiej to było zainspirowanie, symulowanie walk o Młynary, gdzie Rosjanie wrócili do Młynar bez żadnego strzału, zajęli Młynary i wtedy przyjechała czołówka sowiecka propagandowa, wojenna i podpalono jeden budynek na Starym Mieście i tam biegali w to i we w to, czołgi jeździły i tak dalej, symulowali atak, obronę. Nawet już na zdjęciach widać, że to była symulacja. To jest taki typowy przypadek w naszej okolicy. Czy jakieś jednostki polskie brały udział w ofensywie tutaj w Polsce Wschodnich? Nie, nie. Tutaj najbliżej to wschodnich, ale to już zachodnich, to udział w walkach o Gdańsk, tej brygady pancernej imienia bohaterów Westerplatte. Ale Polacy nie walczyli z Armią Czerwoną o Prusy Wschodnie. Może byli jacyś tam w Armii Czerwonej, jakiś pojedynczy Polacy pod Szlenami, na przykład w Armii Czerwonej zginął Kubańczyk. Ale zorganizowanych, oficjalnych formacji zbrojnych walczących tu nie było. Jak wkraczający czerwonoarmiści traktowali ludność rdzenną, nie będącą Niemcami? Mamy taką informację, że Szwajcarzy wywieszali nawet na swoich domach flagi narodowe albo zamieszczali takie napisy, że dom jest własnością obywatela Szwajcarii. Właśnie na przykładzie Elbląga mogę powiedzieć, że w Elblągu było dużo Szwajcarów, a jednocześnie tu na Żuławach dużo Szwajcarów i w Elblągu był konsulat szwajcarski. Szwajcarzy byli tak zwanymi podwójnymi obywatelami. Jak tutaj Rosjanie weszli, traktowali Szwajcarów tak samo jak Niemcy. Paszporty szwajcarskie były wrzucane do kosza, rwane, niszczone. Nawet to był ten Ilja Ehrenburg, doskonale wiedzieli, że to są Szwajcarzy, czyli partia neutralna, ale w 1945 roku Związek Sowiecki nie miał żadnych stosunków dyplomatycznych ze Szwajcarią, także oni postępowali sobie jak chcieli. Ludność szwajcarska była traktowana na takich samych prawach jak niemiecka, czyli żadnych praw nie miała. Rabowano mienie, gwałcono i dalej. Na temat losu ludności szwajcarskiej tu w Elblągu po wojnie napisał relację, która się ukazała niedawno, wicekonsul Karl Brandenburg, który tutaj był razem, to wszystko znosi. Jakby pan określił zniszczenia zabudowy historycznej Elbląga? Co się zachowało? Jest dużo głosów na ten temat, ale generalnie trzeba powiedzieć, że w czasie tych ciężkich walk w Elblągu najwięcej ucierpiało nowe miasto Elbląg, czyli tamten obszar ulic Hetmańska, Giermków, Szkolna, Ślusarska, Janowska, Tysiąclecia. W tym obszarze nowe miasto Elbląg zostało zniszczone rzędu 90%, może więcej. Jeżeli chodzi o stare miasto w Elblągu, zostało zniszczone gdzieś około 60%, nie więcej, ale nie całkowicie. Górne kondygnacje domów, dachy, górne piętra i tak dalej. Dziesiątki obiektów tutaj przetrwało tą zawieruchę wojenną i powojenną. Niestety po wojnie w Elblągu zaczął się tak zwany kanibalizm budowlany, który polegał na tym, że zaczęto rozbierać wszystko. Później na odbudowę Warszawy, później na odbudowę Gdańska i są dokumenty i relacje świadków, że stare miasto w Elblągu zostało w większym stopniu zniszczone po wojnie naszą polityką rozbiórkową niż w czasie wojny. Nic dziwnego, że już na początku lat 60. na zachodzie stare miasto w Elblągu było określane jako Pompeja Północy. Niestety, jeszcze na początku 60. lat były obiekty, portale, które były przez gdańskich zabytkoznawców sklasyfikowane jak nie do rozbiórki, do zachowania, oznaczone były w latach 60. w ramach takiego całkowitego próbowania w cudzysłowie starego miasta
przez takie gdańskie przedsiębiorstwo remontowo-porządkowe. Wszystko zostało splantowane.